Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W piątek w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie uroczyście została oddana do użytku inwestycja w ramach projektu pod nazwą Modernizacja i rozbudowa ZZO Olszowa. Inwestycja kosztowała 65 milionów złotych, z czego 36 milionów złotych stanowią środki pozyskane z programów operacyjnych. W uroczystym otwarciu uczestniczyli burmistrzowie i wójtowie z 13 gmin będących udziałowcami spółki, wykonawcy inwestycji, pracownicy oraz goście. Dokonujemy uroczystego otwarcia hali Nadawy, jest to hala przyjęć odpadów komunalnych. W tej hali przyjmujemy odpady zarówno zmieszane, jak również odpady pochodzące z selektywnej zbiórki. Dzień dzisiejszy to również kolejny punkt naszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jest to nowa kompostownia, która będzie w stanie przetworzyć 12 tysięcy ton odpadów, jak również, co wiąże się z całą inwestycją, nowe magazyny, które będą w stanie pomieścić wszystkie wyprodukowane i wytworzone surowce. Dzięki inwestycji wprowadzone zostały kolejne innowacje i wzmocniono wydajność już istniejącej infrastruktury, a co za tym idzie, podniesiony został poziom recyklingu odpadów komunalnych. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.